Tak więc wczoraj miejsce miała premiera filmu FNAF i miałem przyjemność obejrzeć ten film właśnie na premierę. I w dzisiejszym materiale przedstawię wam moje przemyślenia odnośnie filmu, taką trochę recenzję z perspektywy fana. Materiał ten jest podzielony na dwie części, pierwsza jest bezspoilerowa, właśnie widzicie od jakiej minuty do jakiej minuty, mowa tutaj o tej części bezspoilerowej. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, bądź się dopiero na niego wybieracie, to obejrzyjcie sobie nią, jeżeli chcecie. Totalnie ta część filmu nie popsuje wam zabawy z oglądania i nie będzie w niej absolutnie niczego, co jakkolwiek popsułoby wam enjoyowanie tego filmu na sali kinowej. Druga część natomiast będzie już ze spoilerami tylko i wyłącznie dla osób, które albo film widziały, albo mają spoilery totalnie w poważaniu. Tak więc może zaczynajmy. So, zacznijmy od części totalnie bezspoilerowej. Możesz oglądać ją z czystym sumieniem, jeżeli jeszcze filmów FNAF nie widziałeś. Nie ma tutaj żadnych spoilerów. Więc tym filmem FNAF to generalnie jest tak. Wczoraj już filmem z mojego tostera zdążyłem się wam pochwalić, że film mi się podobał. Całkowicie nie wchodząc w spoilery, przez większość czasu bawiłem się dobrze i ogólnie uważam ten film na plus. Dla mnie jako fana serii ma on wiele dobrych stron, ma także kilka mankamentów. I skoro już o tym mowa, to na kilka dni przed premierą w internecie pojawiło się wiele recenzji krytyków oraz widzów. I są one często bardzo sprzeczne ze sobą. Przykładowo tą rozbieżność widzimy na Rotten Tomatoes, gdzie ogólnie oceny od krytyków składają się na zaledwie 25% na 100, co jest po prostu bardzo słabym wynikiem. Natomiast co zaskakujące, oceny widzów składają się na 89%, co jest naprawdę bardzo wysokim wynikiem. I ja wiem, jak to zabrzmi, ale moim zdaniem obydwie strony mają rację. Aczkolwiek nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ponieważ na razie jesteśmy w sekcji bezspoilerowej. O tym opowiem w sekcji ze spoilerami. Nie chcę naprawdę psuć zabawy osobom, które jeszcze tego filmu nie widziały. I naprawdę nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć w tym momencie. No po prostu dla mnie, jako dla fana, ten film trafia bardzo mocno, aczkolwiek również widzę pewne minusy, które nie spodobają się osobom, które za bardzo we FNAF-ie nie siedzą. Jak nie trudno się domyślić, fabuła jest przetworzeniem tego, co widzieliśmy w pierwszym FNAF-ie na język filmowy. Rzecz jasna, pewne szczegóły fabularne różnią się od tych, które widzieliśmy w grach albo chociażby w książce The Silver Eyes. Aczkolwiek osobiście uważam, że nie są to jakieś mega znaczące zmiany, a wręcz wielokrotnie wpływają na plus, wyjaśniając pewne rzeczy, które w grach wyjaśnialiśmy sami, często bardzo nieudolnie. Należy też jednocześnie pamiętać, żeby nie mieszać ze sobą tych dwóch bytów, ponieważ film, gry czy nawet książki to są zupełnie oddzielne kanony. I tyczy się to postaci występujących w samej fabule, ich powiązań ze sobą, animatronów, losów tego wszystkiego, no różnic jest sporo, nie wchodzę w to. Wobec czego nawet jeżeli jesteście totalnymi szefami, jeżeli chodzi o wiedzę z gier, myślę, że możecie zaskoczyć się w kwestii pewnych rzeczy, które są w filmie, a wręcz nawet wykminić swoją własną teorię w trakcie seansu. Na przykład tak zrobiłem, ale podzielę się nią innym razem. Poza tym mogę stwierdzić, że jeżeli chodzi o scenografię, wygląd animatronów i całą resztę jest naprawdę grubo i to się im zdecydowanie bardzo udało. Ogólnie moim zdaniem film jest naprawdę bardzo ładnie nakręcony, jeżeli chodzi o aspekt wizualny, to jest to topka. Co prawda Oppenheimer to nie jest, ale i tak jest świetnie. Ponadto w wielu miejscach film moim zdaniem po prostu kipi takim klimatem z FPS-a. W sensie z tych momentów, kiedy mogliśmy po prostu sterować pizzerią. W wielu miejscach znajduje się naprawdę sporo easter eggów i takich bardzo prostych z reguły nawiązań do fabuły. Te znacznie mocniejsze nawiązania zaczynają się trochę później, ale ponownie nie wchodzę w spoilery, o tym opowiem za moment. Oczywiście powiem wam kiedy. Swoją drogą już tak słowem końca w tej sekcji. Będąc na filmie miałem tą przyjemność, że byłem na sali, która była po prostu zawalona fanami. Po prostu był tam pierdylion ludzi, część była w maskach, jakichś cosplayach postaci Snafa, no po prostu bajka. I totalnie świetnie siedzi się na takiej sali, gdzie kiedy nagle masz jakieś turbo grube nawiązanie do serii i nagle wszyscy zaczynają klaskać albo się drzeć. Bardzo lubię coś takiego, cieszę się, że mogłem tego ponownie doświadczyć. Poprzednio takie sytuacje miałem zasadniczo tylko na tych kilku filmach Marvela, gdzie działy się jakieś emocjonalne rzeczy i po prostu każdy musiał się drzeć. Po prostu nie przejdziemy dalej, jeżeli miałbym opisać ten film w kilku słowach, to po pierwsze będzie to fanservice, pisane dużymi literami z wykrzyknikiem. Po drugie, bardzo ładna scenografia, po trzecie, może siłą rzeczy te emocje, bo w wielu miejscach poczułem, że to jest właśnie to miejsce, do którego zmierzałem przez te 9 lat obserwowania FNAF-a. No i dobra, jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu, to proszę was, weźcie, wyłączcie ten materiał. Wróćcie tutaj, jak już obejrzycie film. Teraz wejdźcie na stronę jakiegoś kina w swoim mieście, kupcie bilet, idźcie obejrzeć film i po prostu nie oglądajcie dalszej sekcji tego materiału, bo popsuje wam po prostu tą całą radochę z oglądania. Tak więc, bajo jajo, widzimy się po tym, jak obejrzycie film. No i dobra, jeżeli już w tym momencie
albo zostali tutaj ludzie, którym spoilery są niestraszne, albo te osoby, które już film widziały, to przejdźmy do konkretów. Zatem zacznijmy może od tego, dlaczego myślę, że obydwie strony mają rację. Dlaczego ludzie, którzy mieszają ten film z błotem, mają rację i dlaczego osoby, które uważają go za świetny, również mają rację. Wspomniałem, że film jest zalany fanserwisem i tak jest, co z pewnością sprawia, że ma tak dobre oceny od widzów. Po prostu, jeżeli widziałeś film, to wiesz, jeżeli masz tam scenę, gdzie nagle Vanessa mówi, że William Afton stoi za zabójstwem piątki dzieci i nagle wszyscy zaczynają klaskać, to wiedzcie, że te wszystkie osoby to są totalni fani i ten film będzie dla nich świetny. Naprawdę idealny, pokochają go. Natomiast, jeżeli pośród tych wszystkich osób, które teraz klaszczą, drą się, są po prostu w euforii widząc to, siedzi sobie ziomek, który nigdy nie miał w ogóle jakiegokolwiek związku z serią i on jako jedyny znalazł się tam przypadkowo i zupełnie nie klaszcze, nie wie o co chodzi, to jemu ten film zupełnie nie siądzie, delikatnie mówiąc. Dla przykładu, 2 tygodnie temu miałem wątpliwą przyjemność, albo nieprzyjemność, obejrzeć tego nowego Egzorcystę. I czułem się dokładnie jak ten ziomek, tylko z tą różnicą, że nikt nie klaskał i cała sala czuła się jak ja, bo ten film był takim paździerzem, że pomińmy go, zalejmy betonem i zostawmy, żeby każdy o nim zapomniał. Po prostu, fenomen tego filmu polega na tym, że jeżeli nie znasz serii, totalnie w tym nie siedzisz, to ten film ci się zupełnie nie spodoba. Ponieważ ma on sporo wad. Przede wszystkim ma od groma jakichś dziur fabularnych, jakichś niepotrzebnych wątków wciśniętych na siłę. Przykładowo sam poczułem się trochę confused w momencie, kiedy nagle pojawił się wątek Max i tego, że nagle ona współpracuje z... Boże, nawet zapomniałem, ona miała na imię, czekajcie. Generalnie w filmie jest ta zapowiadana w obsadzie kobieca antagonistka, ciotka Jan. Tak, ona jest tak słabą postacią, że nawet nie wiedziałem, jak się nazywa. W każdym razie jej wątek polega na tym, że nie lubi Mike'a Schmida, więc chce odebrać mu Abby, czyli swoją siostrzenicę i na końcu zostaje zabita przez Golden Freddy'ego czy coś. Ten wątek mógłby wyglądać lepiej, gdyby ktoś go sensownie poprowadził, a tak jest totalnie bez sensu. Po drugie, wątek Max i tej jej ekipy z Hankiem i tą dwójką ziomków, których imion znowu nie pamiętam, bo byli tacy nijacy po prostu. To też była skrajna głupotka i ich śmierci w filmie też nie były jakoś mega imponujące czy coś. Poza tym to jest PG-13, mocno na granicy PG-13. Przed seansą obawiałem się, że film będzie mocno ugrzeczniony i faktycznie był, aczkolwiek chociażby Freddy zrobił The Bite of 87, odgryzając Max głowę. Albo Bonnie rozkwasił Hanka na drzwiach, co było spoko. W każdym razie w tym miejscu, jeżeli dalej kumacie o czym mówię, przychodzi drugi zarzut, że ten film po prostu nie jest straszny. Nie ma jakiegokolwiek napięcia, niczego dosłownie. Niech największym skandalem będzie, że pierwszy jumpscare, taki prawdziwy jumpscare w filmie, należy do Balloon Boya. I Balloon Boy ma najwięcej jumpscare'ów w tym filmie, a nawet w nim nie występuje. Kiedy zdałem sobie z tego sprawę wczoraj po wyjściu z kina, byłem trochę zażenowany. Wobec tak, pewne dziury fabularne, przez co wiele rzeczy tutaj nie siedzi po prostu. Po drugie, film jak na horror, nawet PG-13 jest zupełnie niestraszny. I jest na tyle ograniczony, że ja się nie bałem ani przez moment. Są tu pewne sceny, które zdaje się, że czerpią trochę chociażby z obecności, na przykład scena z Chiką w kuchni. Kiedy spodziewasz się jumpscare'a teraz, ale tego jumpscare'a nie ma, spodziewasz się po chwili, dalej go nie ma, 3, 2, 1 znowu i dopiero, kurwa, po 5 takich razach jest ten jumpscare i totalnie się nie boisz. W kwestii straszenia czy czegokolwiek to ten film leży. Poza tym podejrzewam, że fani FNAF-a mogą poczuć się rozczarowani. Ja miałem tak przez moment, kiedy okazało się, że animatrony są jednak dobre i one chcą po prostu pobawić się z Abby. Wiecie, to była bodajże noc trzecia, kiedy Abby nagle zaczęła bawić się z animatronami i chyba w nocy czwartej była ta sekwencja, kiedy animatrony noszą te stoliki całe. Totalnie nie pamiętam, do czego to miało prowadzić. Wtedy czułem się taki trochę confused, że halo, to jest FNAF. Nagle animatrony są dobre, aczkolwiek później w piątej nocy w miarę to wyjaśniono. Swoją drogą, sam wątek, że William Afton za pośrednictwem swojego kostiumu Spring Boniego jest w stanie jakoś manipulować duszami, bo te nie pamiętają momentu swojej śmierci, wydaje mi się być trochę taki na siłę, ale jednak poniekąd wyjaśnia to pewne zagwozdki, które moglibyśmy mieć po zagraniu w grę. Swoją drogą, sam fakt, że animatrony zbuntowały się wobec Aftona przez to, że Abby podmieniła jego rysunek, jest trochę... No nie wiem, nie siedzi mi to do końca. Generalnie propos takich moich ewentualnych zarzutów do filmu, to by było chyba tyle. Aczkolwiek
aczkolwiek są na tyle poważne, że ja naprawdę rozumiem tych wszystkich ludzi, którzy są tym filmem rozczarowani, albo totalnie im się on nie podoba. Fabuła ma pewne dziury, wydaje się być trochę nielogiczna, w kilku dość kluczowych miejscach. Film jak na horror w ogóle nie jest straszny, niby można to usprawiedliwiać faktem, że jest w PG-13. No ale chociażby taka Megan była w PG-13 i to już był naprawdę kompetentny horror. Wobec czego uważam, że klasyfikacja wiekowa tego filmu jest tylko wymówką, jeżeli ktoś uważa, że przez to nie jest straszny, bo można tą kategorię wykorzystać w lepszy sposób. Zbudować napięcie, zbudować jakiś strach. Niekoniecznie po to, żeby horror był horrorem, trzeba pokazywać zmasakrowane ciała, wyrywanie głów i tak dalej. Tutaj takie rzeczy faktycznie mają miejsce, ale przez PG-13 po prostu widzimy skutki tych rzeczy, a nie same te rzeczy. Widzimy, jak Freddy odgryza głowę Max, ale nie widzimy odgryzienia tej głowy. Widzimy zwłoki innych osób, no, ale nie widzimy tego dokładnie. Na tym to PG-13 polega. Trzecim już ewentualnym zarzutem, aczkolwiek już nie ode mnie, jest fakt, że jeżeli jesteś ortodoksyjnym fanem FNAF-a i pojawi się tutaj rzecz, która totalnie nie zgadza się z twoim poglądem na serię, to będziesz zły. I stąd ten film też może ci się nie spodobać, ale ja do tej grupy się nie zaliczam. Podsumowując, te trzy powody wraz z tym, że jeżeli totalnie nie siedziałeś we FNAF-ie, to ten film zupełnie ci nie siądzie. To są takie faktory moim zdaniem, dlaczego to może się komuś nie spodobać. Natomiast jeżeli jesteś fanem i przyszedłeś na FNAF-a dla FNAF-a, to będziesz bawił się świetnie. To ile ten film ma po prostu fanserwisu w sobie. W postaci chociażby tego cudownego intra filmu, które mocno przypomina minigierki z pierwszych FNAF-ów, ale zrobione dużo lepiej i czytelniej. Naprawdę mogę pójść na ten film drugi raz chociażby, żeby zobaczyć to intro, no albo kupię Peacocka i tyle. Aż po ten ostatni, trzeci akt filmu, który jest po prostu wyładowany fanserwisem, nawet w momencie, kiedy pojawia się już Afton w kostiumie Spring Boniego i wymawia to swoje ikoniczne I always come back. To zdecydowanie był ten moment, kiedy na sali było największe pogo spośród tych kilku, które miało miejsce, kiedy ja oglądałem film. Skoro już Aftonie nie mowa, to myślę, że Matthew Lillard zagrał go świetnie, ale jest go tam stanowczo za mało. Tak naprawdę gościu pojawia się w raptem trzech scenach. W dwóch pierwszych jest zwykłym, poukładanym gościem i jest spoko. W trzeciej jest już w kostiumie Spring Boniego i jest cholernym creepem z latającym z nożem. I już taki spoko nie jest, ale jest naprawdę świetnie zagrany. I patrzę na niego i myślę, tak, to jest ten William Afton, to jest ten psychol. No ale zanim zdążyłem się nacieszyć, to już była awaria tych zatrzasków sprężynowych i umarł. Swoją drogą dużo mniej brutalna niż w grach. W końcu to PG-13, ale spodziewałem się, że będzie gdzieś tam bardziej poskładany przez to, a nie jak w filmie, nie? W związku z czym myślę, że Afton został zagrany świetnie, ale było go totallie za mało. Coś jak z tą Fanny w Security Breach może, ale nie aż tak brutalnie. Poza tym, jak miałbym się jeszcze odnosić do jakichś poszczególnych scen, spodziewałem się Custom Knighta pod koniec, ostatecznie go nie było, szkoda. Zdaje się, że tych wizji Mike'a związanych z Garrettem, czyli jego bratem, było zdziebko za dużo. Po prostu, gdyby było tego minimalnie mniej, byłoby trochę lepiej, bo i tak wiadomo, o co chodzi. I tak, spodziewałem się, że tak to się skończy, ale ta postać Aftona tutaj jest jakimś w ogóle innym poziomem mordercy slash, nie wiem, pedofila, bo chłop dosłownie porwał małe dziecko i je potem zabił, o ile nie zrobił czegoś więcej. To jest w ogóle dziwne i ciekawi mnie, jak fani serii do tego podchodzą, że tutaj Afton jest czymś więcej niż po prostu mordercą piątki dzieci w pizzerii, ponieważ chłop był dosłownie w stanie porwać brata Mike'a, przyjeżdżając po niego. A później jakimś cudem, te 20 jakieś lat później, kiedy Mike przyszedł do niego o rozmowę o pracę, skumał, że on jest bratem dzieciaka, którego zabił kiedyś. Ja trochę nie kumam, jest to dziwny zabieg fabularny, to na pewno. I naprawdę jestem ciekaw waszej opinii w tej kwestii, bo ja jestem taki trochę rozdarty. Że poniekąd jest to na siłę domykanie wątku Mike'a, który po prostu przyszedł tam odnaleźć brata w pewnym sensie, ale jednak bardziej, żeby ogarnąć, kto tego brata zabił i ostatecznie się o tym dowiaduje. Gdyby film miał być bardziej symboliczny, myślę, że bardziej na plus wyszłoby mu, gdyby na przykład Mike w jakiś sposób, nie wiem, Happy's Day czy coś, uratował tamtą piątkę dzieci i pogodził się jednocześnie ze śmiercią brata, wiedząc, że jednak jakimś dzieciom pomógł. Tutaj może na siłę, może nie, nadano temu bardziej osobisty kontekst. Postać Vanessy też jest jakaś taka rozdarta u mnie, bo po prostu od początku ja wiedziałem, że to będzie córka Aftona. Jakby nie było innej możliwości, ona zachowała się na tyle dziwnie, że jakby
Nie widziałem, czemu miałoby być inaczej. No i podsumowując moje przemyślenia, to chyba byłoby na tyle. Ogólnie film mi się bardzo podobał, ale to może w większości przez to, że ten fanserwis tak bardzo gdzieś tam dotknął moje serduszko i fakt, że byłem na sali zawalonej po prostu przez fanów, siadło mi to jakoś bardziej. Ponieważ sam film ma naprawdę wiele wad, kumam, dlaczego wiele osób jest tym rozczarowanych, kumam, czemu wielu ludziom się to nie podoba, kumam także, czemu wielu się bardzo podoba. Ja raczej jestem w tej grupie, której film się podoba, ale bardzo dobrze wie, czemu komuś się nie podoba. Jakoś na dniach myślę, że na kanale pojawi się już tak 100% spoilerowa analiza filmu i jego fabuły. Raczej będzie jakaś teoria, może za jakiś czas, jak sobie obejrzę ten film drugi raz, zrobię jakieś podsumowanie fabuły. Swoją drogą, film ma dość otwarte zakończenie, po prostu widzimy Williama Aftona w tej jego słynnej poście Springtrapa, że on już ostatecznie się nim stał. A ponadto pod sam koniec, po pierwszej scenie po napisach, słyszymy to spelowanie liter, znane z minigierek FNAF 2, więc myślę, że to jest taka podpowiedź, że dwójka powstanie. Swoją drogą, latały teorie, że ogólnie FNAF ma być trylogią. I myślę, że na pewno powstanie, bo ten film zarobi mnóstwo. Myślę, że może być jednym z najbardziej kasowych horrorów, jakie kiedykolwiek powstały. Dodam jeszcze, że cameo tych kilku youtuberów, którzy pojawili się w filmie, było świetne i poczułem się niesamowicie, jak ich zobaczyłem. Matpat i Corey Exkenshin, tak. No i dobra, wydajcie coś w komentarzach, co wy sądzicie o filmie FNAF, jeżeli już go widzieliście. My słyszymy się wkrótce, trzymajcie się, cześć!